Internet rzeczy rzeczywiście coraz bardziej wkracza do naszego życia. On jeszcze może nie jest tak zauważalny, ale za chwilę na pewno będzie. I tutaj mamy takie bardzo widoczne zastosowania, które zaczynają się pojawiać już w fazie takich dojrzałych prototypów jak elektromobilność, czyli samochody elektryczne, które bez kierowcy będą nas wozić po miastach albo między miastami. I to jest też ten Internet rzeczy, który powoduje, że takie samochody mogą być sterowane. A skończywszy również na rzeczach, które są mało widoczne dla przeciętnego człowieka, ale bardzo mu ułatwiają życie i które już w tej chwili są stosowane, jak choćby zdalny odczyt liczników energii elektrycznej. There's a great variety of them. They have a number of vulnerabilities. They're not as commonly researched. They're expensive for researchers to buy and to test. So I think one of the major changes we could make would be an open access testing lab. Facilities for testing a number of these different devices for their vulnerabilities, both in privacy and security, and also potentially to look into legal structures. Devices we use every day is a lot like the mobile phones and similar things. So, and to secure that, it has to be in from the design, from the beginning. So you start very low that you secure the hardware, that you secure your supply chain and manufacturing processes, and Huawei specially builds, for example, a secure enclave into the mobile device to make it so from the lowest level on the hardware, the Internet of Things is already there. And as soon as you are not going back into a cave or something else where you say, okay, I do not want to be connected to something, then if you live in a modern world, with all the advantages of the modern world, there is this Internet of Things. You cannot get around it. Maybe you can buy an island and go there, but all the other things have to live with that, and we have to secure that and what we will do.